Czy ten piękny Enfield odpali? Zobaczycie w naszym filmie, a my zapraszamy do Muzeum Rdzawe Diamenty, ale to nie muzeum. Zobaczcie sami, to ludzie, ludzie z pasją do motocykli. U Agi i Remka każdy motocyklista poczuje się jak w domu. To jest ten odwrotny, no nie? To jest ten odwrotny. Kierownica z drugiej strony, mówię mu. Lewa to nie radośnie machamy koledze, tylko hamujemy. To się trzeba przyzwyczaić do niego, no nie? Trzeba myśleć, no. Tylko potem jakbyś człowiek długo nie... Ale jesteś odruchowo nauczony i nadzwać. Tak. Tak, on nie wie, gdzie go sobie. Chyba wagi nie ma. Może być. A kranik odwrotnie? Nie, rezerwa. Nie, bo to ma wszystko na odwrót. Mamo, jeździ tylko do tyłu. Kolano by to się wytnie od kopa, żeby zapalił. Ale ci po telefon biegnij, Aguś! Coś chyba nie ma, Wachy. No, coś nie brytyjska może zastać. Technologia. Indyjska. Jeszcze stary, dobry. O! Ale resztówka, już... coś tam na przewodach chyba jeszcze. Już coś burknął. Ja już jestem starszy pan. 45 minut później. Ale kostka ładna na oponie, no. Nie? Taki kurde terenowy ten trochę. Dzik. Chyba... Poczekaj. Lecimy jak... Dajmy mu czas. Nie odbija, nie odbija. Coś... Ale chcę. Remig, on jest zepsuty. Immobilizer szwankuje. Kurwa, już się zmachałem. Czekam. To jest właśnie zaleta tych starszych maszyn. No nie? Kurwa, to tak jak ostatnio do szofla kupowałem. Będzie malarskich budowlanych. Coś nie ten tego. Trzeba poczekać. Kondycja. O. Chcesz kopnąć? Zbliżenie na rejestrację. Hej. Ewidentnie czegoś brakuje. Czegoś tak. Leć po flaszkę. Chyba, że na pompy go spróbujemy. O. Spróbujemy go na pompy? O. Czekaj. Czekaj, bo nie ma biegu. Już. Porzucił mnie. Cześć. O, wszystko ci opowiem. Bo nawet z przygodami było. Z przygodami. Patrzcie, jaką szybkę ma Anetka. Mam szybkę. Szybka okazała się, że jest za wysoko, to nic nie widzę. Że masz kondycję jak ja. Ja mam. Tak, tak jak u mnie. Tak, żeśmy się zjechali. Na lawecie BMW R80. Motocykl musi mieć to coś w sobie, no nie? Jak ma, to jest zajebiście. Wiesz, tu nie ma ABS-u, tu nie ma nic, no. Wszystko, wiesz. Ale pięknie zbliżenie. Nie będziemy zdradzać całej kolekcji, zapraszamy tylko na fragment wypowiedzi Remka. Okresowa wytwórnia motocykli, środkowy. Motocykl o nazwie Śmigły. I tu ciekawostka. Ja mam karoserię, pani profesor świętej pamięci z Warszawy, profesor Kuligowska ma ulotkę reklamową. Ten niebieski. I to jest nowo odkryty przedwojenny polski motocykl. Śmigły. Firma się nazywała Śmigło, motocykl się nazywał Śmigły. Robili też maszynę do szycia, która się nazywała
Śmigła? Śmigawka. Spadło kiedyś ten tekst śmigiełko. No i ten trzeci, gruba historia, polski moi z Katowic. Kojarzycie? Co? Moja z Katowic? Mhm. Tak. Czysto polska produkcja, motocykl zrobiony za karę w Katowicach. Za karę? No poważnie. A w którym miejscu w Katowicach to robili? Kurde, czekaj. Do dzisiaj moi istnieje, moje SA. Kurwa, a gdzieś tam w centrum, czy na jakiś? No ktoś z tych dzielnic tak może, ale raczej wiesz, raczej centrum. Jak to się jeszcze raz? Moje SA. Tam masz adres nawet na pieczątce, na plakacie. To będziesz wiedział. Strzybnego. Księdza Strzybnego 17. Strzybnego. O co chodzi z tym zakazem? W 35 skarbówka siadła na ogonie Gustawowi Różyckiemu. Chłopie, za te wałki na żelazie, co robiłeś z Niemcami na wacie, idziesz siedzieć w pasiaki jak Al Capone, albo robisz coś polskiego z polskich materiałów dla Polaków i masz na to 2 lata. Patrzcie, jakie podejście skarbówki, nie? Patrzcie, wiesz. Teraz jest inna. W zawieszeniu dostał, nie? Chłop się wywiązał z umowy. Już w 37 to wskoczyło na rynek jako zupełna nowość. W 37 dostało to miano, że jest to jedyny motocykl z prywatnej wytwórni zaaprobowany przez Armię Polską. Już chyba nie ma tej ulicy, zmienili nazwę ulicy. Oficerowie, ale mojej firmy poszukali. Oficerowie, wysmyczylimy to, kurde, tu niedaleko. No i dobra, parę minut gaśnik my przyczyścili, kurwa, bar. A nawet telefonu nie złożyłem. Pali jedzie, kurwa w głowę przyjechał, nie? Już zrobiono po innowacji, ja mówię, kurwa, dawaj filmik kręcimy, ja cię ścigam, nie? No tak, bez powietrza w ogóle, kurwa, łogień ten poszedł, nie? No i jaka gdzieś na TikToka to urzuciła, nie? I tak, kurwa, 100 tysięcy, 150 tysięcy, co się dzieje, nie? Ty przylatuje do mnie taka smutna, mówi, zablokowali nas, nie? No, a czemu? Czepę, wsteczny bieg, podlotowi z odzewu. Pierwotnie instalacja elektryczna tutaj była tak zrobiona, że po uderzeniu atomowym to dalej miało jechać. Kierowca i opony są elementem wymiennym. No tak, no tak jak w czołgach. No, tak samo mieli. Tak. Kochany motorek, całą zimę kuliki dzieciakom jakieś śnieg. Cały czas w ruchu. Bardzo dobrze, tak powinno być. Pięknie. Nie eksponat, tylko cały czas. 63. A takiego Harleya widzieliście? No. Całe diamenty, proszę. Fajne. Skąd się taki Harley wziął? Jak Amerykanie zasiedzieli się po II wojnie światowej we Włoszech, bo dobra kuchnia, wiesz, ciepłe żarcie, to efektem było tego tak. Najpierw była rodzina Soprano, potem spaghetti westerny kręcili, no i tutaj w tym to mafia po łokcie łapy masztowali. 57. To Włosi rzeczywiście to produkowali? No weź sobie po Sycylii jeździ normalnie. No, tak. Chłodzonym olejem jeszcze. Kurde, ta ten automat z tą plachą. Harley Davidson. Zrobić i zapraszamy do Rdzawych Diamentów do Ustronia i 20 kwietnia będzie specjalna impreza w wyprzedaży garażowej. Wpadajcie do Agi i do Remka. Blachy do Indian. Mała pogoda. Patrzę, żeby przypadkiem nie było za dużo słonego. Harley i prawie Apple. Nadgryziony. To nie jest prawie, to jest Apple. To jest prawdziwe Apple. Tu masz trochę szlifu, to możesz mu ten. Hej, nie puściłem, już jedzie.
pierwszy motocykl. No, a ja zaczynałem od takiego. 250. Tak? Tak. Tak? Ja mam. Ciężar. Klapki zaraz dostanę! A, ty wiesz! Kasia! Lecimy zaraz. Klapki zaraz dostanę! Tak! Tylko czekamy jeszcze na Jacka, nie? Aga, Remek, dziękujemy za gościnę. Na pewno będziemy wpadać do Was częściej. Pozdrawiamy. Dziękujemy też chłopakom z Any Moto Garage za wspaniałą zabawę.